Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa i kolejne nasze spotkanie, w którym chciałbym Ciebie i siebie, czyli nas jakoś tak zmotywować, ale zaprosić do wspólnego spotkania. Przede wszystkim do wspólnego spotkania, ale nie spotkania dla spotkania, ale spotkania ze Słowem Bożym, dzisiejszą liturgią Słowa. Tak jak dzisiejsza niedziela, patrzcie, nawet same dwie nazwy, Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa, tak samo cała liturgia dzisiaj jest pełna takich, może nie sprzeczności, ale dynamizmu, takich dwóch różnych przestrzeni. Dzisiaj w tej uroczystej formie liturgia powinna rozpocząć się przed Kościołem, gdzie na znak uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy Kościół błogosławi palmy i śpiewa Hosanna na wysokości. To Hosanna na wysokości oznacza nic więcej, jak właśnie zbaw nas, potrzebujemy Ciebie. I tak tłumy wiwatują na cześć Jezusa, tak Go witają w Jerozolimie. Ta Jerozolima jako miasto pokoju, ale Jerozolima to też jest symbol, znak naszego życia. Dzisiaj Jezus chce wjechać na osiołku do Twojego życia, chce przyjść do mojego życia. Ten dzisiejszy odcinek bez jakiejś większej scenerii, pośrodku właśnie pokoju, celowo. Chociaż początkowo miało być gdzieś na zewnątrz, ale od kilku dni tu, gdzie jestem, wieją straszne wiatry i cały czas szumi, więc to nie byłoby słychać. Ale postanowiłem, że właśnie pośrodku pokoju, pośrodku domu, to jest dobry znak i dobry symbol na przeżywanie Wielkiego Tygodnia, bo Jezus dzisiaj chce wejść szczególnie właśnie do mojego życia. Zanim jeszcze wrócę, zanim będę mówił o Ewangelii, którą będziemy czytać, którą Kościół czyta na liturgii, w tej właściwej formie, to Jezus mówi, chcę u Ciebie urządzić Paschę. Czyli to wszystko, co się dzisiaj zaczyna dziać w Kościele, w Wielkim Tygodniu. Zobaczcie, dzisiaj, od dzisiaj każdy dzień mam przydomek, mam taki przedrostek, Wielki Tydzień, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i w końcu Wielka, najważniejsza Niedziela, Niedziela Wielkiej Nocy, Niedziela Zmartwychwstania. Choć popatrzcie, też Niedziela, Dzień Wielkiej Nocy. Świętujemy Dzień Wielką Noc. No to są takie dynamizmy, takie pewne obrazy, które właśnie nas przebudzają, wyrywają nas z takiego letargu. I nawet nie wiem, jak wygląda nasz Wielki Post, Twój Wielki Post. Mój był w ruchu, był ciągle w głoszeniu Słowa Bożego. No ale właśnie, jest taki ostatni moment, taka ostatnia promocyjna chwila, żeby teraz tak się zabrać w tym Wielkim Tygodniu. I rzeczywiście uczynić ten Wielki Tydzień jako wielki, żeby każdy dzień był wielki. Na to, żeby w tym wszystkim zrobić jakieś też wielkie rzeczy, szalone. Żeby nie zwlekać naprawdę na ostatni moment. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to może takim być wielkim gestem dla Ciebie. Wielką taką decyzją, najważniejszą, szaloną, ratującą wszystko, co się w Twoim życiu dzieje, wydarzyło i będzie się wydarzać. To jest na przykład spowiedź. To jest może po jakimś dłuższym czasie pojednanie z kimś, kto rzeczywiście jest jakimś Twoim wrogiem i staje się taką przeszkodą w modlitwie, taką, że czujesz jakiś opór, że coś, te osoby czy jakieś sytuacje Ci wracają. Może warto dokonać takiej decyzji, żeby odpuścić, przebaczyć. Na początku oczywiście w sercu, w modlitwie przed Panem Bogiem. A jeżeli taka jest konieczność, to może się do kogoś odezwać, napisać, spotkać. Albo coś dobrego zupełnie też zrobić, takiego szalonego, może coś komuś pomóc. To tylko taki tytułem wstępu, choć zabrał nam trochę czasu. Wjeżdża Jezus do Jerozolimy, ludzie krzyczą Hosanna. A w tym wszystkim za kilka dni usłyszą, nasz Jezus, ten sam Jezus usłyszy z ust pewnie tych samych ludzi, krzyżuj Go. To stwierdzenie, to jest Jezus Nazarejczyk, to jest Jezus, to jest wielki prorok. Dzisiaj ludzie się pytają, kto to jest, ludzie odpowiadają. Daj właśnie taką odpowiedź. To jest wielki prorok, który chce ogłosić wielkie dzieło zbawcze. I popatrzcie, nie wiem, jak u Was w Kościele było, czy będzie, ale dla mnie wielokrotnie, kiedy sprawuję w takich uroczystych też celebrach tą liturgię Niedzieli Palmowej, to jest tak, że wchodzimy do kościoła z tymi palmami, śpiewamy Hosanna na wysokości. Pamiętam taką najbardziej zostającą mi w moim sercu takie dwie liturgie, to Wam powiem. Pierwsze to jak gdzieś w szkole średniej pojechaliśmy do Tarnowa, no, wtedy były Światowe Dni Młodzieży. Teraz od roku chyba już są przeniesione przez papieża Franciszka na Chrystusa Króla. Ale wtedy przez wiele lat, ogłoszone przez Jana Pawła II, było w Niedzielę Palmową. Pojechaliśmy wtedy autobusem
I pamiętam wtedy w katedrze, może byłem po raz pierwszy, może po raz któryś, ale schola czy chór śpiewała przepięknie, kadzidło, te potężne wysokie palmy i biskup wchodzący w takim rzeczy w triumfie. To bardzo mnie jakoś tak mocno uderzyło w tej liturgii. A drugie to, kiedy byłem w Szczecinie i to był chyba 2018. To było bardzo dużo ludzi, pamiętam, w kościele, to zorganizowaliśmy chyba jeden raz, może było wcześniej, taką procesję. Trochę do kościoła szliśmy, kilka minut, ale to tak było takie w ogóle, jakiś szok, że wyszli do tego kościoła i też w tych palmach i schola super śpiewała i mnóstwo ludzi, wywatowaliśmy. No ale właśnie, i w takich dwóch momentach, takim, że dla mnie było, usiedliśmy, bo się była kolekta, tak niezauważalna, bo że wszyscy ludzie wchodzą do tego kościoła. I co nagle się dzieje? Usiedliśmy i to, co będziemy dzisiaj słyszeć. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, jedno z pieśni o cudze Jahwe, przepowiednia cierpienia, męki, śmierci Pana Jezusa, o tych, którzy rwą Mu brodę, którzy na Niego nastają, którzy są przeciwko Niemu. Hosanna. I nagle widzimy opór ludzi, słyszymy o oporze ludzi, narodu, który mówi, nie jesteś mi, Panie Boże, do niczego w życiu potrzebny. Potem ten psalm 22, wołanie z krzyża, Jezus się modli tym psalmem, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie? To doświadczenie samotności, pustki, ale w tej samotności wołanie do Boga. I to właśnie, że prawdopodobnie Jezus tym psalmem wtedy się modlił. Ten psalm wypadał na ten dzień, na tą modlitwę. Ale z drugiej strony też takie wołanie. Sfora psów mi opadła. Wszyscy, którzy są wokół mnie, szczekają. Doświadczenie, popatrzcie, Jezusa. Jak to ważne, jak to też mieć takie wrażliwe, uwrażliwione serce, żeby przejść z okrzyku Hosanna do zobaczenia tego Jezusa, który triumfalnie wjeżdża na osiołku, zobaczyć wreszcie tego, który stoi gdzieś w środku, a wokół Niego szczekają psy. Szczekają ludzie jak psy. Warczą na Niego za dobro. Jakby finał tej akcji. Tego zdążania w pośpiechu do Jerozolimy jest właśnie ta okrutna męka, zdrada Jezusa. O tym nam mówi jakby sensie tego wszystkiego to drugie czytanie z listu do Filipian. Ten hymn o kenozie, o uniżeniu się Jezusa. Że Jezus to wszystko zrobił z posłuszeństwa, z miłości. Lubię to powtarzać, bo jakoś bardzo mocno mnie to dotyka i jakoś uwrażliwia też i nadaje jakiś taki kierunek też i dla mnie w relacji do Pana Boga. I też rozumieniu i krzyża, i cierpienia, i trudów, że Jezus nie zbawił świat przez krzyż. Warto, ja to często powtarzam, jeśli ktoś może słucha tych moich różnych rekolekcji, które nagrywam i wrzucam, to o tym mówię dosyć, myślę, często, ale zbawia przez posłuszeństwo Ojcu. To, co dzisiaj będziemy słyszeć też w Ewangelii. Tak będę dzisiaj skakał trochę. Ale ważne, żeby pewne fragmenty jedno przez drugie rozumieć. Z miłości do Ojca. Ojcze, jeżeli Ty to chcesz. Jezus nauczy się przez posłuszeństwa, przez to, co wycierpiał. Ale to posłuszeństwo wzmagane jest w Jego sercu przez miłość. Do Ojca i do każdego z nas. Dzisiaj ta Niedziela Palmowa i ten Wielki Tydzień, to potem Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania. To jest niesamowity manifest Pana Boga, wołanie, hymn Pana Boga na cześć człowieka. Wpatrujemy się w Jezusa, On jest w centrum tego Wielkiego Tygodnia. Ale tak naprawdę to Bóg wyśpiewuje mi miłość. Wyśpiewuje mi to, jak jestem dla Niego ważny. Jak On się o mnie troszczy. Że On jest zawsze po mojej stronie. Mimo, że ja Go zdradzam, krzyczę, ukrzyżuj Go, nie potrzebuję Ciebie. To Bóg zawsze jest po mojej stronie. Ta scena męki, śmierci, to doświadczenie, w które wchodzi Jezus, jest doświadczeniem dla mnie. Za zrozumienia i przyjęcia, co Jezus dla mnie zrobił. I może się powtórzę, bo no, też to mówię, bo dla mnie to też jakoś jest... Mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak jakoś też to odkrywam i z różnych też pism, kazań, które usłyszałem, gdzieś też jakoś na modlitwie odkrywania, że my często, jakoś tak mi się wydaje przynajmniej, może to jest moje złe wydawanie się, ale to robimy, trochę szantażujemy
Panem Bogiem, mówiąc, to wszystko przez Ciebie, to przez Ciebie Jezu cierpiał. Jest ta pieśń, skrajność bardzo piękna, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech, to nie ludzie Cię zranili, lecz mój grzech, nie? Mój grzech. Rozumiemy sens, ale we mnie to przez długie lata powodowało jakiś taki, trochę może bunt, sprzeciw, że i taki ból, że to ja jestem winny, takie obwinianie mnie. No tak, oczywiście, to moje zło, to mój grzech zaprowadził Jezusa na Golgotę, ale Jezus nie umiera przeze mnie, ale umiera dla mnie, dla mojego zbawienia, żeby mnie ocalić. Warto wsłuchać się w tę dzisiejszą pasję, długą, jeżeli będziecie też czytać w kościele, to wersję dłuższą, mam nadzieję, że księża wam nie poskrócają tego, to wsłuchaj się w to wszystko. Może stań tam w tym miejscu, jeden z ojców kościoła kiedyś napisał, wybacz, nie pamiętam, choć to było niedawno czytane, nawet właściwie wczoraj w godzinie czytań, żeby w tej Męce Pańskiej postawić się w różnych takich miejscach i w różnych osobach, gdzie jestem. Żeby stanąć też w tym tłumie wiwatujących ludzi, witających go, wjeżdżającego do Jerozolimy, ale też stanąć w tym tłumie, w tym pretorium, na placu, w Drodze Krzyżowej. Gdzie jestem tym ludem krzyczącym? Gdzie jestem Piłatem, który umywa ręce? Gdzie jestem Weroniką? Gdzie jestem Szymonem? No właśnie. Gdzie jestem pod tym krzyżem, kiedy Jezus zostaje przybity? A może jestem po lewej czy po prawej stronie swojej, bo jestem też przybity do krzyża i bluźnię? Albo wołam do Jezusa, prosząc Go o zbawienie, o ratunek. Gdzie w tym wszystkim jestem? Warto w tym wielkim tygodniu znaleźć to swoje miejsce w pasji. Bo to nie jest teatrzyk, bo to nie jest odgrywanie ról, ale to jest coś, co się wydarza dla mnie. Warto coś pochylić się, zatrzymać przy niektórych chociaż tekstach, dialogach, obrazach, które są przepiękne. Chociażby to, że popatrzcie, lud wybiera Barabasza. Kim jest Barabasz? Syn ojca, Bar Abba. Tam koło Piłata stoi Jezus, syn ojca. Barabasz i Barabasz. Zamiana. Co to znaczy? Ja przynajmniej gdzieś tak jakoś staram się to w tym wszystkim też zobaczyć, że to stoję ja, który jestem winny śmierci. To kiedyś Marcin Jakimowicz powiedział takie słowa, że Jezus dostał to, na co ja zasłużyłem. Po to, żebym ja przyjął to, na co On zasłużył. Że w tym Barabaszu, który jest winny śmierci, jestem ja. Jezus robi zamianę. Mówi, jesteś wolny. Chcieli to dzisiaj usłyszeć w Ewangelii, w tej pasji, w tym wielkim tygodniu, w tą niedzielę palmową, niedzielę męki pańskiej. Jesteś wolny. Synu. Ojca. Bo jesteś dzieckiem, bo jestem dzieckiem. Kochani, życzę wam takiego właśnie dobrego, wielkiego tygodnia, które nie będzie tylko jakimś bieganiem, ale zatrzymaniem się w tym wszystkim, na tych tajemnicach. Pozwólcie sobie na to, żeby być w liturgiach, na liturgiach Wielkiego Czwartku, liturgii Wielkiego Piątku, liturgii Zmartwychwstania, Wigilię Paschalną, w Niedzielę Zmartwychwstania, żeby znaleźć na to czas. Naprawdę już nie trzeba mieć tych garów i może czasem lepiej kupić jakiegoś piernika czy jakąś tą babkę wielkanocną, a mieć czas, żeby być w kościele, adoracji, w tej kaplicy Najświętszego Sakramentu, popularnie w Polsce zwaną ciemnicą, czy w tej kaplicy Grobu Pańskiego. Ale jest czas nie tylko w tym jarmarku z koszyczkiem, kiedy przyjdziesz Wielką Sobotę, ale tak samemu się zadumać, zatrzymać. Trochę pobić się ze swoimi myślami, w tym, albo te myśli, które jakieś kotują się w twoim sercu, żeby oddać je Jezusowi, żeby one właśnie zostały przybite do krzyża i żeby też zmartwychwstały. Żebyś świętował w niedzielę przyszłą to, że jesteś wolny, że jesteś dzieckiem, że to dla ciebie. I że Jezus naprawdę stoi po twojej stronie i walczy o ciebie. Tego ci życzę, tego sobie życzmy i o to się módlmy. Kochani, dobrego wielkiego tygodnia. Nie wiem, może będziemy się spotykać jeszcze przez wielki tydzień, tak jak przez ostatnie lata, każdego dnia. Nie wiem, nie obiecuję, ale gdyby było, to śledźcie. Zapraszam was też do odsłuchania, zobaczenia też trochę rekolekcji ostatniej, które głosiłem w Benville. Ja wrzuciłem trzy odcinki naraz.
bo jakoś wcześniej też nie miałem czasu, żeby to zrobić, ale wiem, że te odcinki, te treści zawsze, one gdzieś tam pracują. Jak to się mówi w tym żargonie internetowym, YouTube'owym, i one gdzieś tam po jednym, po dwa, ale wyświetlanie zawsze mają. I tyle. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć.